Wydawnictwo Aleksandria zaprasza do wysłuchania książki Stevena Kawiego pod tytułem Siedem nawyków skutecznego działania. Nagranie jubileuszowe uzupełnione komentarzami Shona Kawiego, Tłumaczenie Iwony Majewskiej i Ewy Wylężek-Targosz. Czyta Ireneusz Załóg oraz Maciej Więckowski. Przedmowa do wydania z okazji 30-lecia autorstwa Shona Kawiego. Przestałem liczyć, ile razy pytano mnie, jakie to uczucie wychowywać się w domu światowej sławy doktora Stevena Arkawiego i jego siedmiu nawyków skutecznego działania. Gdy byłem dzieckiem, moi rodzice byli po prostu moimi rodzicami i choć byli kochani i dobrzy, potrafili mnie również zawstydzić. Gdy byłem nastolatkiem, nieznajomi podchodzili do mnie na ulicy, przytulali mnie, zaczynali płakać i wyznawali. Chcę, żebyś wiedział, że książka twojego taty zmieniła moje życie. Miałem 17 lat i myślałem: poważnie? Zdajesz sobie sprawę, że mój tata nosi spodnie dresowe z weluru do koszuli i mokasynów i on zmienił twoje życie? Pamiętam, gdy pewnego razu w podstawówce tata pojawił się na przerwie obiadowej i zaczął śpiewać piosenkę, którą właśnie wymyślił pod tytułem Kocham moją rodzinę, stojąc razem ze mną w kolejce obiadowej. Moi przyjaciele myśleli, że to zabawne. Ja myślałem, że umrę. Jakby tego było mało, tata był łysy. Co za wstyd. Musiało minąć dużo czasu, zanim zrozumiałem, jaki prezent mi wręczono, gdy byłem dzieckiem. W wieku dziewiętnastu lat, gdy w końcu wziąłem do ręki jedną z książek taty i zacząłem czytać, co miał do powiedzenia, pomyślałem O rany, mój tata jest naprawdę mądry, bardzo dojrzał. Przypomniało mi to te wszystkie lekcje, które zrozumiałem w ciągu mojego życia. Jako czwarte z dziewięciorga dzieci, które dorastały w domu siedmiu nawyków, byłem otoczony ich treścią. Tata nie tylko uczył nas zasad, o których pisał, lecz także uważał nas za swoich ulubionych uczniów. Testował na nas cały swój materiał, ale ponieważ najciemniej pod latarnią, byliśmy tak zanurzeni w to zjawisko, że byliśmy tego zupełnie nieświadomi. Rozpoczynając karierę zawodową i coraz bardziej doceniając znaczenie siedmiu nawyków, zdecydowałem się pomóc samemu sobie z przeszłości oraz tym, którzy nie mieli wystarczająco szczęścia, by mieć takiego tatę jak ja, i napisałem młodzieżową wersję siedmiu nawyków pod tytułem Siedem nawyków skutecznego nastolatka. Miałem to szczęście, że nie byłem ojcem żadnych nastolatków. Teraz, gdy już nim jestem, cofam wszystko, co powiedziałem. Nie ma czegoś takiego jak skuteczny nastolatek. To jest oksymoron. Żartuję. Poważnie jest mnóstwo nadzwyczajnych nastolatków. Widząc wpływ siedmiu nawyków na ludzkie życie, poczułem, że chcę dalej dzielić się tym przekazem, wydając ilustrowaną książkę dla dzieci pod tytułem Siedem nawyków szczęśliwego dziecka i podręcznik akademicki zatytułowany Siedem nawyków wysoce skutecznego studenta. Jako dyrektor Franklin Cavi Innovations miałem okazję tworzyć warsztaty, webinaria, filmiki oraz zeszyty ćwiczeń o siedmiu nawykach przez ponad kilka dekad. Pokrótce, oprócz tego, że wychowywałem się w domu siedmiu nawyków, to wydaje mi się, że prawdopodobnie pracowałem, pisałem i myślałem o siedmiu nawykach więcej niż ktokolwiek na świecie, poza moim tatą. Tak więc, kiedy Simon N. Schuster, wydawca siedmiu nawyków skutecznego działania, poprosił mnie o dodanie moich przemyśleń z okazji wydania trzydziestej edycji książki, byłem zakłopotany. Moją pierwszą reakcją było: Nie mam mowy, ta książka to arcydzieło, po co cokolwiek do niej dodawać? Przemyślałem to sobie jednak i pomyślałem, że to może jednak dobry pomysł, ponieważ pozwoliłoby mi to pokazać wpływ, jaki siedem nawyków miało nie tylko na mnie, ale również na świat. Zdałem sobie sprawę, że mógłbym podzielić się anegdotami z zakulis, z życia taty i zilustrować niesłabnące znaczenie siedmiu nawyków. Naprawdę, im głębiej sięgają problemy i wyzwania w rodzinach, organizacjach, społeczeństwie, tym istotniejsze staje się siedem nawyków. Dlaczego? Ponieważ opierają się na uniwersalnych, ponadczasowych zasadach efektywności, które są niezmienne. Mój ojciec nie twierdził, że stworzył te idee, raczej postrzegał je jako powszechnie akceptowane pryncypia. Jego rola polegała na przekuciu je w nawyki, według których człowiek mógłby żyć. Misją mojego taty było zalać świat przywództwem opartym na zasadach. Często słyszałem, jak mówi Tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o zasady. Chcę, żeby tych zasad uczono jeszcze długo po mojej śmierci. To zdanie dodaje mi odwagi i czuję, że gdyby tata tu był, zachęcałby mnie do dodania odrobiny koloru i nowszych przykładów do jego książki, tak by jego zasady przetrwały. Na końcu każdej sekcji i nawyku dodałem kilka stron spostrzeżeń i historii, w jaki sposób od czasu publikacji siedmiu nawyków zmieniło ludzkie życie. Mam nadzieję, że wzbogaci to strukturę książki i ułatwi ci stosowanie nawyków. Pamiętaj proszę, że nie zmieniłem nic w słowach mojego ojca. Ta książka to oryginalny Steven R. Covey I kiedy ją zaczniesz czytać, poczujesz, jak mój tata wręcz wyskakuje z jej stron i afirmuje Twoją wartość i potencjał, ucząc Cię, jak być skuteczniejszym w pracy i w Twoim domu. Im więcej pracuję z siedmioma nawykami. Tym bardziej widzę w nich głęboki naukowy przełom na polu edukacji społeczno-emocjonalnej lub w studiach behawioralnych. To nie jest kolejny zestaw siedmiu nakazów i zakazów. Bliżej mi do stanowiska Jima Collinsa, który we wstępie do tej książki napisał: „Myślę, że to, co Steven Covey zrobił dla skuteczności człowieka, jest analogiczne do tego, co graficzny interfejs użytkownika zrobił dla komputerów osobistych.” Te setki lat zgromadzonej wiedzy o osobistej skuteczności, począwszy od Benjamina Franklina na Peterze Draknerze kończąc, nigdy jednak nie zostały zebrane w jeden spójny i przyjazny użytkownikom zbiór. Kawi stworzył standardowy system operacyjny Windows osobistej skuteczności i sprawił, że z łatwością się go używa. Siedem nawyków jest obecnie stosowane przez uczniów w tysiącach szkół podstawowych i średnich na całym świecie w firmach z listy Fortune 100, w średnich i małych przedsiębiorstwach, w więzieniach, na sesjach hipoterapii, w siłach zbrojnych, przez ludzi z niepełnosprawnością, w rodzinach itd. itd. Zasady, metafory i historie w siedmiu nawykach mogą odmienić życie. Otrzymałem list od szesnastoletniej dziewczyny, która właśnie dowiedziała się o myśleniu w kategorii wygrana, wygrana w szkole. Napisała: Drogi Szonie, naprawdę nie jest łatwo porzucić nawyki, które się nabyło na drodze życia. Jedną z najważniejszych rzeczy, którą przestałam robić, to rywalizowanie z pewną dziewczyną w szkole. Jest bardzo bufońska. Wybacz, właśnie nauczyłam się tego słowa i myślę, że jest czadowe. Bufoński oznacza zarozumiały i arogancki. I równocześnie interesuje się tymi samymi rzeczami co ja, więc często musiałyśmy tworzyć zespół. W przeszłości pozwalałam mojej awersji do niej zatruć mi radość z pewnych rzeczy, na przykład ze szkolnego przedstawienia czy turnieju debat. No cóż, teraz staje się w nich coraz lepsza. Wybaczyłam jej i żyję dalej. Dziś napisałam w pamiętniku, żeby nie zapomnieć, że życie to nie wyścig. I wiesz co? Czuję się dużo lepiej i czuję się, jakby ktoś zdjął mi kamień z serca. Pamiętam też ten e-mail od prezesa firmy Mississippi Power, który napisał W latach dziewięćdziesiątych, kiedy uwolnienie rynku spowodowało zawirowania w naszej branży, nasza firma, by iść naprzód, zawierzyła siedmiu nawykom. Szkoliliśmy każdego pracownika z każdego szczebla w zakresie siedmiu nawyków Kawiego i zasad skutecznego przywództwa, i wdrożyliśmy te nawyki w naszą kulturę organizacyjną. W 2005 roku huragan Katrina zdewastował naszą społeczność, powodując całkowitą awarię zasilania. Musieliśmy sprowadzić 12 tysięcy pracowników niższego szczebla z całej Ameryki Północnej ale nie mieliśmy wystarczająco kadry zarządzającej, by ich nadzorować. Musieliśmy przekształcić naszych pracowników liniowych w liderów. Ponieważ wiedzieli w jaki sposób rozpocząć, z wizją końca w głowie i pamiętaliby najpierw zrozumieć i tak dalej, spisali się znakomicie. Byliśmy w stanie przywrócić zasilanie w dwanaście dni. To osiągnięcie zostało wówczas opisane w USA Today jako studium przypadków w zarządzaniu sytuacją kryzysową. Mieliśmy umocnioną kulturę organizacyjną, która była w stanie zakasać rękawy i dowodzić podjąć szybkie decyzje i wprowadzić zarządzenie typu just in time. Dwie dekady później te nawyki wciąż są wplecione w strukturę naszej kultury wysokiej wydajności. Chciałem ci bardzo podziękować. To jest właśnie moc zasad. To jest właśnie moc siedmiu nawyków. Mam nadzieję, że uznasz te spostrzeżenia, które zawarłem w tej książce za godne twojej uwagi. Z najlepszymi życzeniami, Szonkawi. Część pierwsza. Paradygmaty i zasady. Od wewnątrz. Żadna prawdziwa doskonałość na tym świecie nie da się oddzielić od właściwego życia. David Starr Jordan. W ciągu ponad 25 lat pracy z ludźmi w biznesie i na uniwersytecie oraz rozwiązywania ich problemów małżeńskich i rodzinnych, miałem do czynienia z osobami, które mimo nieprawdopodobnych i dla wszystkich oczywistych osiągnięć, trawione były wewnętrznym głodem, głęboką potrzebą osobistej spójności i skuteczności oraz potrzebą zdrowych, coraz silniejszych związków z innymi ludźmi. Podejrzewam, iż niektóre problemy, jakimi dzielili się ze mną, są nieobce i tobie. Zrealizowałem nakreślone przez siebie cele zawodowe, osiągnąłem nieprawdopodobny sukces. Przypłaciłem to jednak życiem osobistym. Nie znam już niemal żony ani dzieci, nie jestem nawet pewien, czy znam siebie i co naprawdę się dla mnie liczy. Doszedłem w końcu do punktu, w którym musiałem zapytać sam siebie czy warto było. Zaczynam kolejną dietę odchudzającą, piątą w tym roku. Wiem, że ważę za dużo i naprawdę chcę schudnąć. Czytam wszelkie nowości na ten temat, robię postanowienia, podbudowuję psychikę pozytywnym nastawieniem i mówię sobie, że mogę tego dokonać, ale nie mogę. Wypalam się po kilku tygodniach. Wygląda na to, że nie potrafię dotrzymać danych sobie obietnic. Skończyłem wiele kursów skutecznego zarządzania. Wymagam dużo od moich pracowników i ciężko pracuję nad tym, by być dla nich miły i dobrze ich traktować. Jednak nie czuję ich lojalności. Mam wrażenie, że gdybym zachorował i nie przyszedł do pracy, obijaliby się przez większość dnia. Dlaczego nie potrafię ich wdrożyć do samodzielnej i odpowiedzialnej pracy, albo znaleźć ludzi, którzy pracowaliby bez nadzoru? Mój kilkunastoletni syn bierze narkotyki i przeciwko wszystkiemu się buntuje. Cokolwiek mówię, nie słucha mnie, co mam robić? Mam za mało czasu, aby zrobić wszystko, co powinnam, jak dzień długi czuję się przez to napięta, przeciążona, wyczerpana. I tak codziennie, przez 7 dni w tygodniu, chodzę na seminaria poświęcone organizacji czasu i wypróbowałam tuzina różnych systemów planowania. Trochę pomogło, ale ciągle nie czuję, by moje życie było takie, jakiego pragnę: szczęśliwe, pożyteczne i spokojne. Chcę nauczyć moje dzieci szacunku dla pracy, jednak, by cokolwiek zrobiły, muszę nadzorować każdy ich ruch i co krok słuchać narzekań. Znacznie łatwiej zrobić to samej. Dlaczego dzieci nie pomagają z własnej chęci, bez poganiania? Jestem bardzo zajęty, naprawdę zajęty. Przychodzą jednak chwile, gdy zastanawiam się, czy to, co robię, ma na dłuższą metę jakieś znaczenie. Chciałbym czuć, że moje życie ma sens, że moja obecność na tym świecie na coś wpłynęła, coś zmieniła. Kiedy moim przyjaciołom i krewnym coś się udaje, Uśmiecham się i gratuluję im głośno, ale w środku coś mnie zżera. Skąd to się bierze? Mam silną osobowość. Wiem, że kontroluję niemal każdy mój związek. Często wpływam na innych tak, że podejmują decyzje zgodne z moimi życzeniami. Obmyślam każdą sytuację i naprawdę wydaje mi się, że moje pomysły są najlepsze i najkorzystniejsze dla wszystkich. Czuję się jednak nie najlepiej. Wciąż zastanawiam się, co ludzie naprawdę myślą o mnie i o tym, co robię? Moje małżeństwo jest skończone. Nie to, żebyśmy się kłócili, nie. Po prostu już się nie kochamy. Byliśmy nawet u psychologa, próbowaliśmy różnych rzeczy, ale nie wygląda na to, by udało nam się wzniecić w sobie dawne uczucie. Oto głębokie i bolesne problemy, których nie da się rozwiązać doraźnymi środkami. Kilka lat temu borykaliśmy się z moją żoną Sandrą z podobnym problemem. Jeden z naszych synów przechodził bardzo ciężki okres w szkole, miał słabe wyniki, nie rozumiał nawet instrukcji w testach, nie mówiąc już o tym, aby je dobrze zrobił. Jego społecznie niedojrzałe zachowanie Często wprowadzało w zakłopotanie najbliższych. Był niski, bardzo szczupły, drobnej budowy i brakowało mu koordynacji ruchów. Grając w baseball na przykład, wymachiwał kijem, zanim jeszcze rzucono piłkę. Wyśmiewano się z niego. Z całego serca staraliśmy się z Sandrą jakoś mu pomóc. Uważaliśmy, że skoro sukces ważny jest w każdej dziedzinie życia, z pewnością najważniejszy jest dla nas w roli rodziców. Pracowaliśmy zatem nad naszą postawą i zachowaniem w stosunku do syna, i próbowaliśmy pracować nad tym samym u niego. Stosując wszystkie znane nam techniki tworzenia pozytywnej postawy, usiłowaliśmy podbudowywać jego psychikę. Dalej, synku, zrobisz to. Wiemy, że dasz radę. Chwyć kij trochę wyżej i patrz na piłkę. Nie ruszaj nim, dopóki piłka nie będzie blisko ciebie. Jeśli udało mu się zrobić coś trochę lepiej. Nie szczędziliśmy pochwał, aby go wzmocnić. Bardzo dobrze, synu, tak trzymaj! Gdy inni się śmiali, braliśmy go w obronę. Zostawcie go, dajcie mu spokój, on się dopiero uczy. A nasz syn płakał i upierał się, że nigdy nie zrobi tego dobrze i że w ogóle nie lubi baseballa. Nie wyglądało na to, że mu naprawdę pomagamy, i martwiło nas to coraz bardziej. Widzieliśmy, jak wpływa to na jego samoocenę. Staraliśmy się zachęcać go dodawać mu otuchy i wierzyć w niego, ale po kilku kolejnych niepowodzeniach zaniechaliśmy tych praktyk i spróbowaliśmy popatrzeć na sytuację z innego punktu widzenia. W tym czasie pracowałem z wieloma klientami w całym kraju nad rozwijaniem umiejętności przewodzenia w grupie. Przygotowywałem między innymi dla kadry kierowniczej IBM dwumiesięczny program dotyczący postrzegania i komunikacji. Szczególnie zainteresowało mnie w tej pracy to, jak formują się spostrzeżenia, jak wpływają na sposób naszego widzenia świata i jak owo widzenie kieruje naszym zachowaniem. Zawiodło mnie to do zgłębienia teorii, oczekiwań i samospełniających proroctw, czy efektu pigmaliona i do uświadomienia sobie, jak głębokie jest podłoże naszej percepcji. Zrozumiałem, że patrzymy na świat jakby przez soczewkę. I że to właśnie ta soczewka kształtuje naszą interpretację świata. Rozmawiałem z Sandrą o teorii, której uczyłem w IBM i o naszej własnej sytuacji i zaczęliśmy rozumieć, że to co robimy, aby pomóc naszemu synowi, nie jest zgodne z tym, jak go naprawdę widzimy. Docierając do głębi naszych uczuć, uświadomiliśmy sobie, że tak naprawdę postrzegaliśmy naszego chłopca jak kogoś z gruntu nie nadającego się do pewnych rzeczy, będącego jakby z tyłu Nasze wysiłki, by wykształcić w sobie właściwą postawę i zachowanie, były daremne, ponieważ niezależnie od naszych słów i czynów, naprawdę komunikowaliśmy mu jedno: jesteś niezdolny, nie potrafisz sobie poradzić, musimy Cię chronić. W końcu zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jeśli chcemy zmienić sytuację, musimy najpierw zmienić siebie. Żeby zaś zrobić to skutecznie, musimy przede wszystkim zmienić nasz sposób postrzegania świata. Etyka osobowości i etyka charakteru. Przy okazji pracy nad percepcją poznałem dogłębnie literaturę sukcesu, jaka ukazała się w Stanach od 1776 roku. Przeczytałem bądź przejrzałem dosłownie setki książek, artykułów i esejów na temat samorozwoju, samopomocy czy popularnej psychologii. W małym palcu miałem esencję tego, co wolny i demokratyczny świat uważa za klucze do osiągania powodzenia w życiu. Studiując literaturę sukcesu ostatnich dwustu lat, dostrzegłem wstrząsający obraz, jaki się z niej wyłaniał. Sam, mając bolesny problem i znając rozterki innych, coraz wyraźniej czułem, że większość z tego, co napisano na ten temat przez ostatnie pięćdziesiąt lat, należy uznać za powierzchowne. Było to wypełnione społeczną świadomością, technikami i doraźnymi środkami. Przeciwko ostrym problemom serwowano społeczne plastry i aspirynę, które choć czasem pomagają, nie dotykają kryjącego się za tym chronicznego problemu, który ropieje i od czasu do czasu daje o sobie znać. Zgoła inaczej traktuje ten problem niemal cała literatura pierwszych 150 lat, uznająca za podstawę sukcesu coś, co nazwać by można. Etyką charakteru, a na co składają się takie wartości jak spójność wewnętrzna, pokora, wierność, umiar, odwaga, sprawiedliwość, cierpliwość, pracowitość, prostota, skromność i złota zasada. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Przykładem tego rodzaju literatury może być autobiografia Benjamina Franklina. Jest to ogólnie mówiąc opowieść o wysiłkach człowieka w kierunku zintegrowania w sobie pewnych pryncypiów i odpowiadających im zachowań. Etyka charakteru zakłada, że istnieją podstawowe zasady skutecznego działania i tylko ci osiągną prawdziwy sukces i trwałe szczęście, którzy je poznają i na ich podstawie zbudują swój charakter. Jednak Krótko po I wojnie światowej zasadniczy pogląd na sukces przesunął się od etyki charakteru w kierunku czegoś, co można nazwać etyką osobowości. Sukces stał się bardziej funkcją osobowości, prezentowanego na zewnątrz wizerunku, postawy i zachowania, umiejętności i technik, które naoliwiają stosunki międzyludzkie. Prace w tej dziedzinie poszły w dwóch podstawowych kierunkach. Pierwszy to techniki oddziaływania w związkach i w grupach, public relations. Drugi pozytywna postawa lub pozytywne myślenie, PMA, Positive Mental Attitude. Wyrazem tej filozofii były inspirujące i czasami wartościowe maksymy, jak choćby: uśmiech zjednuje więcej przyjaciół niż nachmurzona twarz, czy: cokolwiek ludzki umysł stworzy i w cokolwiek uwierzy, człowiek może osiągnąć. Inne ujęcia są w oczywisty sposób manipulacyjne, wręcz złudne, zachęcające ludzi do zdobywania sympatii sposobem, do fałszywego interesowania się czyimś hobby, po to by wkraść się w łaski, do używania siły wzroku lub do onieśmielania innych. Część tej literatury uznawała wprawdzie charakter za jeden z elementów zapewniających sukces, odmawiano mu jednak wiodącej i katalitycznej roli. Jeśli odwoływano się do etyki charakteru, to na zasadzie frazesów. Główny nacisk kładziono zaś na techniki wpływania na innych, strategię władzy, zdolność komunikacji i pozytywne nastawienie. Zdałem sobie sprawę, że właśnie z etyki osobowości podświadomie czerpaliśmy nasze metody postępowania z synem. Kiedy zaś zgłębiłem różnicę między etyką osobowości i etyką charakteru, Zrozumiałem, że oboje z Sandrą ocenialiśmy nasze dzieci według społecznych standardów, których to nasz syn nie spełniał. Nasz wizerunek siebie samych i rola dobrych, troskliwych rodziców, były jeszcze silniejsze niż nasz wizerunek naszego syna, i pewnie na niego wpływały. Znacznie więcej niż li tylko dobro syna kryło się za naszym sposobem widzenia i traktowania tego problemu. W czasie rozmów uświadomiliśmy sobie nie bez bólu, przemożny wpływ naszych charakterów i motywów działania na sposób, w jaki postrzegaliśmy naszego chłopca. Wiedzieliśmy, że myślenie według porównań społecznych nie było zgodne z naszymi głęboko wyznawanymi wartościami i mogło doprowadzić do tworzenia się w nas warunkowej miłości, a w konsekwencji do zmniejszenia poczucia własnej wartości naszego syna. Zdecydowaliśmy zatem skoncentrować wysiłki na nas samych, nie na naszych metodach, ale na motywach działania i sposobie, w jaki postrzegamy syna. Zamiast zmieniać chłopca, spróbowaliśmy raczej stanąć z boku, oddzielić nas od niego, odczuć jego tożsamość, indywidualność, odrębność i wartość. Myśląc głęboko i wspierając to wiarą i modlitwą. Zaczęliśmy widzieć naszego syna w wymiarach jego własnej niepowtarzalności. Zobaczyliśmy w nim niezmierzone pokłady możliwości, które może realizować z własną szybkością, we właściwym sobie tempie. Postanowiliśmy sami się uspokoić i dać spokój jemu, pozwolić, by wyłoniła się jego własna osobowość. Naszą przyrodzoną rolę ujrzeliśmy we wspieraniu go, docenianiu i cieszeniu się nim. Świadomie roztrząsaliśmy motywy naszego działania oraz pielęgnowaliśmy wewnętrzne źródło własnego poczucia bezpieczeństwa, żeby poczucie wartości każdego z nas nie zależało od tego, czy społeczeństwo akceptuje zachowanie naszych dzieci. Gdy zarzuciliśmy stary sposób postrzegania naszego syna i rozwinęliśmy nowy, oparty na motywach płynących z podstawowych wartości, inne uczucia stały się naszym udziałem. Zamiast oceniać go i porównywać, Cieszyliśmy się nim. Przestaliśmy dopasowywać go do naszych o nim wyobrażeń i mierzyć w kategoriach społecznych oczekiwań. Zaniechaliśmy także ugładzonego, pozytywnego manipulowania nim w kierunku akceptowanego społecznie modelu, uznając go za dostatecznie zdolnego, by mógł zmagać się z życiem. Przestaliśmy chronić go przed kpinami innych. Przyzwyczajony do naszej opieki, przechodził ciężkie chwile, czemu dawał wyraz, a co my rozumieliśmy i akceptowaliśmy, nie zawsze jednak reagując pomocą. Nie musimy cię bronić, mówiło teraz nasze zachowanie. Jesteś ogólnie w porządku, na pewno sobie poradzisz. Brzmiało niewypowiedziane przesłanie. W miarę upływu tygodni i miesięcy chłopiec poczuł się całkiem bezpiecznie i pewnie. Rozkwitał we własnym czasie, z najlepszą dla siebie szybkością. Wreszcie zaczął się wyróżniać także według społecznych kryteriów oceny w nauce, w kontaktach z innymi i w sporcie, a szybkość i poziom jego rozwoju wychodziły poza granice tak zwanych naturalnych procesów rozwoju. W kolejnych latach był często wybierany do szkolnego samorządu, reprezentował swoją szkołę na krajowych zawodach sportowych, a na świadectwach miał wyłącznie oceny bardzo dobre. Wykształcił też w sobie ujmujący prostolinijny sposób bycia, który zapewniał mu bezkonfliktowe stosunki z ludźmi. Oboje z Sandrą uważamy, iż godne społecznej pochwały osiągnięcia naszego syna były raczej radosnym wyrażaniem uczuć na swój temat, niż odpowiedzią na społeczne wymogi. Było to dla nas obojga zdumiewające doświadczenie życiowe, które okazało się niezwykle przydatne w przyszłości, zarówno przy wychowywaniu pozostałych naszych dzieci, mamy ich dziewięcioro, jak i w innych rolach społecznych. Wniosło ono do naszej świadomości istotne rozróżnienie pomiędzy sukcesem w znaczeniu etyki osobowości i w znaczeniu etyki charakteru. Nasze głębokie przeświadczenie w tej materii znakomicie wyrażone zostało w psalmie. Szukaj gorliwie swojego serca, ponieważ z niego płyną wszystkie przejawy życia. Pierwotna i wtórna wielkość. Doświadczenia z synem, studia nad percepcją i lektura literatury sukcesu spowodowały w moim życiu efekt aha, gdy nagle wszystko jakby samo trafia na właściwe miejsce. W jednej chwili zobaczyłem przemożne działanie etyki osobowości. I pojąłem subtelne, często nieuświadamiane rozbieżności między tym, co uznaję za prawdę, czego nauczyłem się dawno jeszcze jako dziecko i co zapadło głęboko w moje wewnętrzne poczucie wartości, a filozofią doraźnych środków, która na co dzień mnie otacza. Pojąłem, dlaczego to, czego uczyłem przez lata i co uważałem za skuteczne, często nie zgadzało się z popularnymi sądami na podobny temat. Nie twierdzę, że elementy etyki osobowości indywidualny rozwój, usprawnianie technik komunikowania się z ludźmi, nauka strategii działania i myślenie pozytywne nie są użyteczne, a czasami wręcz kluczowe dla osiągnięcia celu. Owszem są. Jednak są to wtórne, niepierwotne cechy. Może, wykorzystując możliwość budowania nowych rzeczy na podstawach tego, co stworzyły poprzednie generacje, tak bardzo pochłonęła nas nasza budowa, że zapomnieliśmy o fundamentach, które ją podtrzymują. A może, zbierając długo plony czegoś, co nie my sialiśmy, zapomnieliśmy, że jednak trzeba i siać. Jeśli chcę, by inni mnie słuchali, pracowali lepiej, mieli wyższą motywację, lubili mnie i siebie nawzajem, stosuję strategię i taktyki wpływania na nich, lecz mój własny charakter jest z gruntu skażony naznaczony dwulicowością i nieszczerością, to na dłuższą metę nie mogę działać skutecznie. Moja obłuda zrodzi nieufność, i nawet gdy stosować będę tak zwane techniki dobrych stosunków, wszystko co zrobię, postrzegane będzie jako manipulowanie. Nie zmieni tego ani krasomówstwo, ani nawet dobre intencje. Tam, gdzie nie ma zaufania lub jest ono niewielkie, nie ma podstawy do prawdziwego, trwałego sukcesu. Jedynie dobro tkwiące u podstaw da moc wszelkim technikom. Koncentrowanie się wyłącznie na technikach przypomina wkuwanie tuż przed egzaminami. Wprawdzie można się tak prześliznąć przez szkołę, czasem nawet mieć dobre stopnie, jednak bez codziennej, gruntownej nauki nie osiągnie się dobrej znajomości przedmiotu, ani nie posiądzie światłego umysłu. Czy pomyślałeś kiedyś, jak absurdalna byłaby próba podobnego opędzania obowiązków pracy na roli zapomnieć wysiać na wiosnę, bawić się przez całe lato, a dopiero jesienią odpracować, zbierając plon. Gospodarstwo rolne jest naturalnym systemem. Trzeba coś włożyć, by zapoczątkować przebieg procesu. Zbiera się zawsze to, co się posieje, nie ma krótszej drogi. Ta sama zasada obowiązuje w zachowaniach ludzi i w ich wzajemnych stosunkach. One również są naturalnym systemem podlegającym prawu zbioru. Umiejętne manipulowanie w zakresie ustalonych przez ludzi zasad gry może na krótką metę ułatwić życie w sztucznie stworzonych systemach społecznych, takich jak szkoła. Można zastosować etykę osobowości w sporadycznych lub krótkotrwałych stosunkach międzyludzkich, wejść w nie i wywołać dobre wrażenie korzystając z wdzięku, zręczności czy udanego zainteresowania czyimś hobby. Istnieją szybkie i łatwe techniki, które są przydatne w chwilowych sytuacjach. Jednakże w związkach długotrwałych te wtórne cechy nie mają trwałej wartości. Gdy brak wewnętrznej uczciwości i autentycznej siły charakteru, wyzwania życiowe powodują, że prawdziwe motywy wychodzą na jaw i krótkotrwały sukces zmienia się w nieudany związek. Wielu ludziom posiadającym wielkość wtórną, społeczne uznanie dla ich zdolności, brakuje wielkości pierwotnej, czyli dobrego charakteru. Wcześniej czy później ujawnia się to w ich długotrwałych związkach ze współpracownikami, ze współmałżonkiem, przyjacielem czy dorastającym dzieckiem, przechodzącym burzliwie okres poszukiwania własnej tożsamości. Charakter bowiem jest najbardziej wymowny. Jak to ujął Emerson. To, kim jesteś, krzyczy tak głośno, że nie słyszę, co mówisz. Naturalnie, bywają też sytuacje, kiedy ludziom o silnym charakterze brakuje umiejętności komunikowania się, co bez wątpienia wpływa na ich stosunki z innymi. Jednak jest to ciągle wpływ wtórny. W ostatecznym rozrachunku, to, kim jesteśmy, wyraża daleko więcej niż cokolwiek, co mówimy czy robimy. Wszyscy tego doświadczyliśmy. Są ludzie, którym całkowicie ufamy, ponieważ znamy ich charakter. Bez względu na to, czy są elokwentni czy nie, i czy mają opanowane techniki relacji międzyludzkich, wierzymy im i skutecznie z nimi współdziałamy. Ujmując to słowami Williama G. Jordana, każdemu człowiekowi dana jest cudowna siła dobra lub zła, cichy, nieuświadamiany, niewidzialny wpływ na życie. Jest to po prostu ciągłe promieniowanie tym, Czym człowiek naprawdę jest, nie kogo udaje. Siła paradygmatu. Siedem nawyków skutecznego działania zawiera w sobie wiele podstawowych zasad ludzkiej efektywności. Są to nawyki podstawowe, nawyki pierwotne. Reprezentują one uwewnętrznienie właściwych zasad, które stanowią podstawę prawdziwego sukcesu i trwałego szczęścia. Aby naprawdę zrozumieć te siedem nawyków, musimy najpierw zrozumieć nasze paradygmaty i to, jak je zmieniać, czyli jak dokonywać ich przesunięcia. Zarówno etyka osobowości, jak i etyka charakteru są przykładami społecznych paradygmatów. Słowo paradygmat ma grecki rodowód. Pierwotnie było terminem naukowym. Obecnie używane jest bardziej powszechnie i oznacza model, teorię, percepcję, założenie lub punkt odniesienia. Uogólniając, jest to sposób, w jaki widzimy świat nie w sensie wzrokowego odbioru lecz w kategoriach postrzegania, zrozumienia i interpretacji. Najprościej zrozumieć paradygmaty, traktując je jak mapy. Wszyscy wiemy, że mapa to nie teren. Mapa jest objaśnieniem pewnych aspektów danego terenu i dokładnie tym samym jest paradygmat, jest teorią, wyjaśnieniem lub modelem czegoś innego. Załóżmy, że chcesz się dostać w konkretne miejsce w centrum Chicago. Plan miasta byłby niezwykle przydatny. Załóżmy jednak, że masz złą mapę. Na skutek błędu drukarskiego, Plan Chicago naprawdę jest planem Detroit. Wyobrażasz sobie, jaką czujesz frustrację, jak bezskuteczne są kolejne próby dotarcia do celu? Możesz pracować nad swoim zachowaniem bardziej się starać, więcej przykładać, podwoić szybkość. W nagrodę za swoje wysiłki szybciej tylko dotrzesz w niewłaściwe miejsce. Możesz pracować nad swoją postawą pozytywniej myśleć ciągle nie dostaniesz się do miejsca przeznaczenia, choć może będziesz się tym mniej przejmował. Pozytywna postawa sprawi, że będziesz szczęśliwy bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Sedno jednak w tym, że zabłądziłeś. Główny problem nie ma nic wspólnego z twoim zachowaniem czy postawą. Sprowadza się on do tego, że masz złą mapę. Twoje starania byłyby skuteczne, gdybyś miał właściwą mapę Chicago, a postawa ma naprawdę znaczenie, gdy napotyka się po drodze przeszkody. Jednak pierwszym i najważniejszym warunkiem jest dobra mapa. Mamy w głowie wiele, wiele map, które można podzielić na dwie główne kategorie: mapy tego, jak sprawy się mają czyli realia, oraz mapy tego, jak sprawy powinny się mieć czyli wartości. Wszystko, czego doświadczamy, interpretujemy według tych map. Rzadko podajemy w wątpliwość ich dokładność z reguły nie uświadamiamy sobie nawet, że je posiadamy. Zakładamy po prostu, że to, co widzimy, odpowiada temu, co jest naprawdę, albo temu, co być powinno. Z tych założeń biorą się nasze zachowania i postawy. Sposób widzenia świata staje się źródłem naszych myśli i czynów. Nim przejdziemy do dalszej części, zapraszam do pewnego intelektualnego i emocjonalnego przeżycia. Popatrz przez kilka sekund na obrazek numer dwa, a teraz spójrz na obrazek numer trzy. I dokładnie opisz, co widzisz. Widzisz kobietę? Ile dałbyś jej lat? Jak wygląda? Jak jest ubrana? Jak myślisz, kim jest? Prawdopodobnie opisujesz kobietę około 25-letnią, czarującą, raczej elegancką, z małym noskiem, skromną aparycją. Jeśli jesteś samotnym mężczyzną, chętnie byś się z nią umówił. Jeśli zajmujesz się handlem odzieżą, widziałby się jako modelkę. A jeśli powiem, że się mylisz? Jeśli powiem, że to rysunek smutnej 60 lub nawet 70 kobiety z wielkim nosem, która z pewnością nie jest modelką, ale raczej kimś, komu prawdopodobnie pomógłbyś przejść przez ulicę. Kto ma rację? Spójrz na obrazek jeszcze raz. Czy widzisz starą kobietę? Jeśli nie, spróbuj ponownie. Widzisz jej duży garbaty nos? Jej szal na głowie? Gdybyśmy rozmawiali osobiście, moglibyśmy podyskutować. Ty opowiedziałbyś mi, co widzisz, a ja opisałbym Ci postrzegany przeze mnie obraz. Ponieważ zrobić tego nie możemy, spójrz na rysunek numer 4. Przestudiuj znajdujący się tam obrazek i wróć do rysunku numer 2. Czy teraz widzisz już starą kobietę? Ważne jest, abyś ją zobaczył, zanim zaczniesz czytać dalej. Po raz pierwszy spotkałem się z tym eksperymentem wiele lat temu w harwardzkiej szkole biznesu. Wykładowca użył go, by klarownie zademonstrować, iż dwoje ludzi może, patrząc na tę samą rzecz, różnie ją postrzegać, i oboje mają rację. Nie jest to kwestia logiki, lecz psychiki. Przyniósł on zestaw dużych kart. Połowa z nich była wizerunkiem młodej kobiety, rysunek drugi, połowa zaś rysunkiem starej kobiety, z rysunku numer cztery. Rozdał je klasie młodą kobietę jednemu rzędowi, starą drugiemu. Polecił w skupieniu przeglądać się im przez 10 sekund, po czym zebrał rysunki z powrotem. Następnie wyświetlił na ekranie rysunek kobiety numer 3, który jest kombinacją dwóch poprzednich i poprosił studentów by go opisali. Niemal każda z osób, które poprzednio oglądały wizerunek młodej kobiety, widziała ją nadal na ekranie, a prawie wszyscy, którzy patrzyli przedtem na rysunek staruszki, teraz też widzieli staruszkę. Następnie profesor poprosił kogoś z jednej połowy klasy, aby wyjaśnił studentowi z drugiej połowy co widzi na rysunku. Po chwili rozmowy ujawniły się problemy komunikacyjne. Jak to stara? Ona nie ma więcej niż 20, góra 22 lata. Daj spokój, żartujesz, ma siedemdziesiąt i to z okładem. Co z tobą? Nie widzisz, czy co? To młoda, czarująca dziewczyna, chętnie bym się z nią umówił. Czarująca stara wiedźma. Argumentowano za jednym i drugim stanowiskiem, a każda z osób przekonana była, że ma rację i twardo obstawała przy swoim. Działo się tak pomimo jednej niezmiernej przewagi studentów. Większość z nich, przekonała się wcześniej podczas demonstracji, że inny punkt widzenia faktycznie istnieje, czego wielu z nas nigdy by nie przyznało. Niemniej początkowo zaledwie kilku studentów próbowało popatrzeć na obraz z innego punktu widzenia. Po pewnym czasie bezowocnej dyskusji ktoś podszedł do ekranu i palcem obwiódł jedną z linii rysunku, mówiąc: "Oto naszyjnik dziewczyny". Na to ktoś inny powiedział: "Nie. To usta staruszki. Stopniowo zaczęto spokojnie omawiać konkretne różnice, aż wreszcie studenci mieli wyobrażenie obu wizerunków. Spokojna, konkretna i pełna wzajemnego szacunku komunikacja doprowadziła w końcu do tego, że każdy z nas potrafił zobaczyć inny punkt widzenia. Kiedy jednak odwróciliśmy na chwilę wzrok i ponownie spojrzeliśmy na rysunek, znowu widzieliśmy go zgodnie z dziesięciosekundowym uwarunkowaniem. Często posługuje się tą demonstracją postrzegania, pracując z oddzielnymi ludźmi czy zespołami pracowników, ponieważ daje ona lepszy wgląd zarówno w indywidualną, jak i w grupową skuteczność działania. Przede wszystkim pokazuje, jak warunkowanie silnie wpływa na postrzeganie i paradygmaty. Skoro 10 sekund ma taki wpływ na to, co widzimy, to jaki wpływ muszą mieć uwarunkowania w życiu? Nasze uwarunkowania życiowe rodzina, Szkoła, Kościół, środowisko pracy, przyjaciele i obowiązujące paradygmaty społeczne, jak etyka osobowości. Wszystko to wywiera na nas cichy, nieuświadamiany wpływ i przyczynia się do kształtowania naszych punktów odniesienia naszych paradygmatów naszych map. Eksperyment ten pokazuje również, że paradygmaty są źródłem naszych postaw i zachowań. Nie możemy spójnie działać w oderwaniu od nich. Nie da się stworzyć harmonijnej całości, mówiąc i robiąc co innego niż się postrzega. Jeśli jesteś wśród 90% ludzi, którzy po uwarunkowaniu widzą na rysunku młodą kobietę, bez wątpienia trudno ci myśleć, że mógłbyś jej pomóc przejść przez ulicę. Zarówno twoja postawa, jak i zachowanie w stosunku do niej będą zgodne z tym, jak ją widzisz. To uwypukla jeden ze słabych punktów etyki osobowości. Na nic nie zna się zmiana widocznych postaw i zachowań, jeśli nie zbadamy głównych paradygmatów, z których one wypływają. Ta demonstracja percepcji pokazuje również, jak silny jest wpływ paradygmatów na nasze relacje z innymi. Tak samo jak jasno i obiektywnie myślimy, że widzimy rzeczy i sprawy, zaczynamy uświadamiać sobie, że inni widzą je inaczej, z ich najwidoczniej równie jasnego i obiektywnego punktu widzenia. Nasz punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Każdy sądzi, że widzi rzeczy takimi, jakie są, że jest obiektywny. Tak nie jest. I widzimy świat nie takim, jaki on jest, ale takim, jakim my jesteśmy, lub jak nas uwarunkowano, byśmy go widzieli. Otwierając usta, aby opisać, co widzimy, właściwie opisujemy siebie samych własną percepcję, własne paradygmaty. Gdy inni nie zgadzają się z nami, Natychmiast sądzimy, że coś z nimi nie w porządku. Tymczasem, co pokazuje demonstracja, godni szacunku ludzie o otwartych umysłach widzą świat w różny sposób, patrząc przez swoją własną, niepowtarzalną soczewkę doświadczeń. Nie oznacza to, że nie istnieją fakty. W eksperymencie dwie osoby, poddane najpierw uwarunkowującym wpływom różnych obrazków, patrzą na trzeci obrazek. Obie patrzą teraz na identyczne fakty, czarne linie i białe przestrzenie, i obie uznają je za fakty. Jednak interpretacja tych faktów reprezentuje uprzednie doświadczenia każdej z tych osób. Same fakty nie mają zaś znaczenia bez interpretacji. Im bardziej świadomi jesteśmy naszych podstawowych paradygmatów map, założeń i granic, do jakich ulegamy wpływowi naszych doświadczeń, tym bardziej potrafimy przejąć odpowiedzialność za te paradygmaty, badać je, testować ich życiową przydatność, słuchać innych ludzi i otwierać się na ich sposób widzenia świata, a tym samym tworzyć dokładniejszy obraz i daleko bardziej obiektywny punkt widzenia. Siła przesunięcia paradygmatu Najistotniejszy, chyba, wgląd daje demonstracja percepcji w dziedzinę przesunięcia paradygmatu tego, co moglibyśmy nazwać efektem aha doświadczeniem, gdy ktoś w końcu widzi złożony obraz w inny sposób. Będzie ono tym silniejsze, im bardziej dana osoba przywiązała się do początkowej percepcji. To tak jakby nagle rozbłysło w nas światło. Termin przesunięcie paradygmatów wprowadził Thomas Kuhn w książce Struktura rewolucji naukowych, która szerokim echem odbiła się w świecie nauki. Kun pokazuje, że niemal każde znaczące osiągnięcie na polu nauki musi najpierw przełamać tradycyjny stary sposób myślenia przestarzałe paradygmaty. Dla Ptolomeusza, wielkiego egipskiego astronoma, Ziemia była centrum wszechświata. Wszystko zaczęto interpretować jednak inaczej, kiedy Kopernik, przez uplasowanie w centrum Słońca, zmienił paradygmat, spotykając się z wielkimi sprzeciwami i prześladowaniem. Newtonowski model fizyki, precyzyjnie funkcjonujący paradygmat, do dziś jest podstawą inżynierii. Czegoś mu jednak brakowało. Świat nauki zrewolucjonizowały einsteinowskie paradygmaty względności, daleko bardziej wychodzące w przyszłość i znacznie więcej wyjaśniające. Nim sformułowano teorię bakterii, wiele kobiet w połogu i noworodków umierało z nikomu nieznanych przyczyn. W działaniach zbrojnych więcej mężczyzn ginęło na skutek drobnych zranień i chorób niż od ciężkich urazów odniesionych na froncie. Dopiero rozwinięcie tej teorii, całkowicie nowego paradygmatu, dało pełniejsze zrozumienie zachodzących procesów, umożliwiając szybki i znaczący rozwój medycyny. Dzisiejsze Stany Zjednoczone są również owocem zmiany paradygmatu. Tradycyjnym modelem rządzenia państwem była przez wieki monarchia, władza królewska pochodząca od Boga. Stworzono jednak inny paradygmat rząd ludzi, wybrany przez ludzi i ludziom służący. I tak narodziła się demokracja konstytucyjna, która uwolniła olbrzymią ludzką energię i inwencję, stworzyła wzorzec życia oparty na swobodzie i wolności, wywarła wpływ i wniosła nadzieje niemające równych sobie w historii świata. Przesunięcia paradygmatów następują nie tylko w dobrym kierunku. Jak już zauważyliśmy, zamiana etyki charakteru na etykę osobowości odciągnęła nas od korzeni, które żywią prawdziwy sukces i szczęście. Idące w dobrym czy w złym kierunku, dokonane nagle czy na drodze żmudnego rozwoju, przesunięcia paradygmatów prowadzą zawsze od jednego do innego sposobu widzenia świata. Przesunięcia te wywołują potężne zmiany. Paradygmaty, właściwe czy nie, są źródłem naszych postaw i zachowań, a przez to naszych relacji z innymi ludźmi. Pamiętam przesunięcie mini paradygmatu, którego doświadczyłem pewnego niedzielnego poranka w nowojorskim metrze. Ludzie siedzieli spokojnie. Część czytała gazety, niektórzy pogrążyli się w myślach, a jeszcze inni po prostu odpoczywali z zamkniętymi oczami od zwykły spokojny obrazek. Nagle do przedziału wszedł mężczyzna z dziećmi. Dzieci zachowywały się tak głośno i hałaśliwie, że atmosfera natychmiast uległa zmianie. Mężczyzna usiadł obok mnie, zamknął oczy i sprawiał wrażenie nieobecnego. Dzieci wrzeszczały do siebie, rozrzucały rzeczy, wyrywały nawet ludziom gazety. Były nieznośne. A ten człowiek siedział obok mnie i nie reagował. Trudno było nie ulec irytacji. Nie mogłem pogodzić się z jego obojętnością i brakiem odpowiedzialności za dzikie zachowanie jego dzieci. Łatwo było dostrzec, że wszyscy inni również są zirytowani. W końcu, w moim poczuciu wyjątkowo cierpliwie i z opanowaniem, zwróciłem się do niego. Proszę pana, pańskie dzieci naprawdę przeszkadzają pasażerom. Czy nie mógłby pan bardziej kontrolować ich zachowania? Mężczyzna podniósł wzrok, jakby po raz pierwszy uświadomił sobie sytuację, i łagodnie powiedział: Ok, tak, ma pan rację, powinienem coś z tym zrobić. Wracamy ze szpitala, gdzie godzinę temu umarła ich matka. Nie wiem, co mam robić, a pewno i one nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Możecie sobie wyobrazić, co poczułem w tym momencie? Zmienił się mój paradygmat. Nagle zobaczyłem rzecz zupełnie inaczej, a ponieważ widziałem inaczej, zacząłem też inaczej myśleć i zachowywać się. Odeszła mi złość. Nie musiałem się martwić o kontrolowanie swojej postawy czy zachowania. Serce przepełnione miałem bólem tego człowieka poczułem naturalny przypływ sympatii i współczucia. Pańska żona właśnie umarła? Och, jakże mi przykro. Co się stało? Czy mogę panu jakoś pomóc? W jednej sekundzie wszystko się zmieniło. Wielu ludzi doświadcza podobnych zasadniczych przesunięć w sposobie myślenia, gdy stają w obliczu najcięższych życiowych problemów i nagle widzą swoje priorytety w innym świetle lub gdy wchodzą w nową rolę męża czy żony, rodziców lub dziadków, menedżera czy przywódcy. Można spędzić tygodnie, miesiące, nawet lata, pracując w myśl etyki osobowości i starając się zmienić swoje postawy czy zachowania i nie zbliżyć się nawet do zjawiska spontanicznej zmiany, która zachodzi, kiedy ujrzymy inaczej pewne rzeczy. Wydaje się oczywiste, że jeśli chcemy poczynić względnie małe zmiany w naszym życiu, wystarczy, gdy skupimy się na postawie i zachowaniu. Gdy jednak zależy nam na zmianie jakościowo znaczącej, Musimy popracować nad naszymi podstawowymi paradygmatami. Mówiąc słowami Toro, za każdy tysiąc wyciętych liści zła, starczy jedno uderzenie w korzeń. Jakościowy wzrost w naszym życiu może nastąpić tylko wtedy, gdy zaniechamy obcinania liści postaw i zachowania, a zaczniemy pracować nad korzeniami paradygmatami, z których wyrastają nasze postawy i zachowania. Widzieć i być. Naturalnie, zmiany paradygmatów nie zawsze dokonują się w jednym momencie. W przeciwieństwie do nagłego olśnienia, jakiego doznałem w metrze, zmiana mojego i Sandry paradygmatu dotyczącego naszego syna była trudnym i wymagającym pracy procesem. Nasz pierwotny stosunek do syna wyrósł z lat doświadczeń i uwarunkowań w etyce osobowości. Był rezultatem głębszych paradygmatów, jakie mieliśmy, zarówno na temat naszego powodzenia w roli rodziców, jak i miary sukcesów naszych dzieci. I dopóki nie zmieniliśmy tych podstawowych paradygmatów, dopóty nie zobaczyliśmy spraw inaczej, nie potrafiliśmy dokonać zmiany w nas samych i w całej sytuacji. Aby móc widzieć inaczej naszego syna, musieliśmy z Sandrą być innymi ludźmi. Nasz nowy paradygmat powstawał przez inwestowanie we własny wzrost i rozwój charakteru. Paradygmatów nie da się oddzielić od charakteru. Miarą bycia człowieka jest jego widzenie, a to co widzimy jest ściśle związane z tym, jacy jesteśmy. Nie zajdziemy zatem daleko, zmieniając tylko nasze widzenie bez jednoczesnej zmiany sposobu bycia i odwrotnie. Nawet owego poranka w metrze. W moim tak nagłym przesunięciu paradygmatu, zmiana wizji była rezultatem mojego charakteru i przez niego także była ograniczona. Jestem pewien, że są ludzie, którzy mimo nagłego zrozumienia sytuacji siedzieliby dalej w kłopotliwym milczeniu obok cierpiącego, zmieszanego mężczyzny, nie czując nic więcej, niż trochę żalu, z mglistym poczuciem winy. Z drugiej strony, jestem równie pewien, że są ludzie, którzy byliby znacznie wrażliwsi niż ja. Zauważając od razu głębie problemu i próbując pomóc szybciej niż ja to zrobiłem. Paradygmaty mają olbrzymią moc, gdyż tworzą soczewki, przez które widzimy świat. A właśnie zmiana paradygmatu jest istotą zmiany człowieka, niezależnie od tego, czy zachodzi nagle, czy w wypracowanym procesie. Paradygmat zasad. Etyka charakteru opiera się na fundamentalnym założeniu, że ludzką efektywnością rządzą konkretne zasady. Naturalne prawa, które są w wymiarze ludzkim, tak samo prawdziwe, stałe i niepowtarzalne, jak w wymiarze fizycznym zasady w rodzaju prawa powszechnego ciążenia. Ich autentyczność i siłę oddziaływania łatwo dostrzec w doświadczeniu przesunięcia paradygmatu. Opisanym przez Franka Kocha w Prostings, magazynie Instytutu Morskiego. Dwa okręty treningowe przebywały od kilku dni w ciężkich warunkach atmosferycznych na manewrach. Byłem w dowództwie okrętu i gdy noc zapadła, stałem na mostku. Widoczność była słaba z powodu zalegającej miejscami mgły, więc i kapitan został na mostku, by mieć lepsze oko na wszystko, co się dzieje. Wkrótce po zapadnięciu zmroku obserwator ze skrzydła mostku zameldował. Światło z lewej burty dziobowej. Stałe czy rufowe? zawołał kapitan. Stałe, kapitanie, odpowiedział obserwator, co znaczyło, że jesteśmy na kursie grożącym niebezpiecznym zderzeniem. Wtedy kapitan zawołał do sygnalisty: Nadawaj. Jesteśmy na kursie kolizyjnym. Radzę zmienić kurs o 20 stopni. Radzimy raczej Wam zmienić kurs o 20 stopni, odpowiedziano nam. Jestem kapitanem, zmień kurs o 20 stopni, kazał wysłać kapitan. Jestem marynarzem drugiej klasy, przyszła odpowiedź. Zmień lepiej kurs o 20 stopni. Wściekły już, kapitan, zawołał z furią: Wysyłaj, jestem okrętem wojennym, zmień kurs o 20 stopni. Sygnał świetlny otrzymany w odpowiedzi mówił, Jestem latarnią morską. Zmieniliśmy kurs. Zmiana paradygmatu doświadczana przez kapitana i przez nas, gdy to czytamy, stawia sytuację w zupełnie innym świetle. Widzimy rzeczywistość, którą odbiera jego ograniczona percepcja rzeczywistość, której zrozumienie w codziennym życiu jest ważne dla nas tak samo, jak dla kapitana węgle. Zasady są jak latarnie morskie. Są prawami naturalnymi, których nie da się złamać. Jak to zauważył Cecil B. DeMille odnośnie praw zawartych w jego monumentalnym filmie Dziesięcioro Przykazań, nie możemy złamać prawa, możemy tylko złamać siebie przeciw prawu. Choć każdy może patrzeć na swoje życie i związki międzyludzkie w kategoriach map i paradygmatów wypływających z doświadczeń i uwarunkowań, mapy nie są jednak terenem. Są rzeczywistością subiektywną, usiłują tylko opisać rzeczywistość. Obiektywna rzeczywistość, czyli właściwy teren, stworzona jest z latarni morskich, zasad, które rządzą ludzkim wzrastaniem i szczęściem, praw naturalnych, które wieki historii utkały w materię każdego cywilizowanego społeczeństwa i złożyły w korzeniach każdej dobrze funkcjonującej rodziny i instytucji. To, w jakim stopniu nasze umysłowe mapy trafnie opisują teren, nie ma wpływu na jego istnienie. Występowanie tych zasad czy praw naturalnych jest oczywiste dla każdego, kto myśli głęboko i bada historię społeczną. Zasady wyłaniają się raz po raz, a zależnie od tego, w jakim stopniu członkowie społeczeństwa uznają je i harmonijnie z nimi współistnieją, prowadzą one do przetrwania i stabilizacji bądź do rozpadu i zniszczenia. Zasady, do których się odwołuję, to nie ezoteryczne, tajemnicze czy religijne idee. Nie uczę w tej książce żadnej zasady właściwej jednej konkretnej wierze czy religii, włączając moją własną. Są one częścią większości trwałych religii, a także stałych filozofii społecznych i systemów etycznych. Są dla każdego oczywiste i nie trudno je docenić. To prawie tak, jakby te zasady czy prawa naturalne były częścią człowieczeństwa, częścią ludzkiej świadomości, częścią sumienia. Zdają się być obecne w każdym ludzkim istnieniu, bez względu na warunkowanie społeczne i wierność wobec nich. Są obecne nawet wtedy, gdy owe uwarunkowanie i brak wierności doprowadziły do ich skostnienia. Mówię tu na przykład o zasadzie sprawiedliwości, z której wywodzi się nasza cała koncepcja równości i w konsekwencji prawa. U małych dzieci obserwujemy jakby wrodzone poczucie sprawiedliwości, objawiające się nieraz wbrew warunkującym je doświadczeniom. Różnice w definiowaniu i przejawianiu się sprawiedliwości są ogromne, jednak świadomość istnienia tej wartości jest niemal uniwersalna. Innym przykładem może być spójność wewnętrzna i szczerość. Chodzi tu o szczególny rodzaj uczciwości, polegającej na zgodzie naszych działań z przekonaniami i intencjami, o uczciwość wewnętrzną, uczciwość w stosunku do siebie samego. Tworzą one podstawy zaufania, niezbędne zarówno we współpracy między ludźmi, jak i w rozwoju, czy to indywidualnym, czy zbiorowym. Kolejna zasada to uznanie godności ludzkiej. Zasadę tę, czy wartość, wyraża główna myśl Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Uznajemy za oczywiste, że wszyscy ludzie zostali stworzeni jako równi i jednako uprzywilejowani przez stwórcę, z pewnymi niezbywalnymi prawami, a pośród nich prawem do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Następną zasadą jest służenie, czy też idea wkładu. Kolejne to jakość lub doskonałość. Jest też zasada potencjału, mówiąca, że znajdujemy się wciąż w stanie embrionalnym. Możemy zatem wzrastać, rozwijać się i realizować coraz więcej naszego potencjału, objawiać coraz więcej talentów i zdolności. Ściśle związana z potencjałem jest zasada wzrostu. Rozumiana jako proces wykorzystywania potencjału i rozwijania talentów, której towarzyszyć muszą takie zasady jak cierpliwość, pielęgnowanie i zachęta. Zasady to nie to samo co praktyka. Praktyka jest konkretną działalnością lub akcją. Może być skuteczna w jednych okolicznościach i nie przydać się na nic w innych, na przykład gdy rodzice próbują wychowywać drugie dziecko dokładnie tak samo jak pierwsze. Praktyka jest zatem specyficzna dla danej sytuacji, podczas gdy zasady są głęboką, fundamentalną, prawdą, mającą uniwersalne zastosowanie. Odnoszą się zarówno do jednostek, do małżeństw i rodzin, oraz do wszelkich prywatnych i publicznych organizacji. Uwewnętrznione stają się nawykiem, dając moc tworzenia różnorodnych praktyk i radzenia sobie z rozmaitymi sytuacjami. Zasady nie są wartościami. Wspólne wartości może mieć także banda złodziei, a przecież łamią oni fundamentalne zasady, o których tu mówimy. Zasady są terenem, wartości mapą. Kiedy wyznajemy właściwe zasady, znamy prawdę, mamy znajomość rzeczy odpowiadającą realiom. Zasady przewodzą ludzkości i stanowią o naszej wartości przetrwania. Są fundamentalne i w gruncie rzeczy niekwestionowane, bo oczywiste. Łatwo zdamy sobie z tego sprawę, analizując absurdalność dążenia do szczęśliwego życia na podstawie zasad przeciwnych. Wątpię, czy ktokolwiek rozważałby poważnie nieuczciwość, nikczemność, bezużyteczność, pośredniość czy degenerację jako podstawy sukcesu i szczęścia. Choć ludzie mogą dyskutować, jak zdefiniować, manifestować czy stosować zasady. Wygląda na to, że wszyscy mamy wewnętrzną świadomość ich istnienia. Nasze mapy czy paradygmaty będą tym dokładniejsze i skuteczniejsze, im bardziej będą odpowiadać zasadom czy prawom naturalnym. A właściwe mapy wpłyną daleko bardziej na naszą własną i społeczną skuteczność niż wysiłki nad zmianą postaw czy zachowań. Zasady wzrostu i zmiany. Atrakcyjność etyki osobowości, jej główny urok, polega na obietnicy szybkiej i łatwej drogi do osiągnięcia wysokiej jakości życia, skuteczności działania i głębokich związków z innymi, bez przechodzenia przez naturalne procesy pracy i wzrostu, które to umożliwiają. Jest to hasło bez pokrycia. To schemat szybko zbij majątek obiecujący bogactwo bez pracy. Nawet gdy okaże się skuteczny, nie będzie prawdziwym sukcesem, nie da pełnego szczęścia. Etyka osobowości jest iluzoryczna i złudna, a próba uzyskania za pomocą jej technik efektów najwyższej jakości jest tak samo skuteczna jak próba dotarcia do jakiegoś miejsca w Chicago na podstawie mapy Detroit. Używając słów Ericha Froma, wnikliwego badacza korzeni etyki osobowości, można powiedzieć. Mamy dziś do czynienia z jednostką zachowującą się jak automat, która sama siebie nie rozumie, a jedyną osobą jaką zna jest osoba, którą być powinna, u której paplanina zastąpiła mowę, sztuczny uśmiech zastąpił szczery śmiech, a poczucie tępej rozpaczy zastąpiło prawdziwy ból. Można ją określić dwojako. Z jednej strony, że cierpi na być może nieuleczalny brak spontaniczności i indywidualności. Z drugiej można również powiedzieć, że jednostka ta nie różni się w zasadzie od pozostałych milionów nas wszystkich, którzy stąpamy po tej ziemi. Życie to następujące kolejno po sobie stadia wzrostu i rozwoju. Dziecko uczy się najpierw przewracać na brzuch, potem siadać i raczkować, aż wreszcie chodzić i biegać. Każdy etap jest ważny i każdy wymaga czasu. Żadnego nie można ominąć. Prawda ta dotyczy wszystkich faz życia, wszystkich dziedzin rozwoju, czy to gry na pianinie, czy skutecznego porozumiewania się ze współpracownikami. Stosuje się do jednostek, małżeństw, rodzin i organizacji, czyli firm, przedsiębiorstw, zakładów pracy itp. W wypadku zjawisk fizycznych, zdajemy się akceptować ten fakt, czy też zasadę procesu, ale zrozumienie tego w odniesieniu do dziedziny emocji, stosunków międzyludzkich, czy nawet własnego charakteru jest już mniej powszechne i znacznie trudniejsze. Jeszcze trudniejsze od zrozumienia jest zaakceptowanie tej prawdy i życie z nią w harmonii. W konsekwencji, aby oszczędzić czas i energię i osiągnąć upragniony cel, szukamy czasem skrótów, spodziewając się ominąć któryś z życiowych etapów. Co się jednak stanie, gdy spróbujemy skrócić naturalny proces naszego wzrostu i rozwoju? Co osiągnie przeciętny tenisista, gdy po to, by zrobić lepsze wrażenie, zdecyduje się zagrać w wyższej klasie? Czy pozytywne myślenie pozwoli mu pokonać profesjonalistę? Co by się stało, gdybyś zapewniał przyjaciół, że możesz dać koncert fortepianowy, podczas gdy posiadałbyś tylko umiejętności adepta? Odpowiedzi są oczywiste. Po prostu nie da się tych procesów rozwojowych pogwałcić, zignorować czy skrócić. Byłoby to działaniem przeciw naturze, gdzie szukanie skrótów przywieść może jedynie do rozczarowań i frustracji. Jeśli na dziesięciostopniowej skali jakiejś umiejętności Jestem na stopniu drugim, a pragnę osiągnąć piąty. Muszę najpierw dojść do stopnia trzeciego. Tysiąc milowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku i tylko jeden krok może być zrobiony w danym momencie. Jeśli nie będziesz zadawał pytań i przyznawał się do niewiedzy, nie pozwolisz nauczycielowi zorientować się na jakim jesteś poziomie, nie rozwiniesz się i nie nauczysz niczego. Na dłuższą metę i tak nie da się tego ukryć. A przyznanie się do ignorancji jest często pierwszym krokiem w edukacji. Toro powiedział. Jak możemy zdawać sobie sprawę z własnej ignorancji, której wszak wymaga nasz wzrost, jeśli przez cały czas stosujemy wiedzę, jaką posiadamy? Przyszły do mnie kiedyś dwie dziewczyny córki mojego przyjaciela i ze łzami w oczach skarżyły się na ojca, na jego szorstkość i brak zrozumienia bały się pomówić szczerze z rodzicami, a z drugiej strony niezwykle potrzebowały ich miłości, zrozumienia i rady. Rozmawiałem potem z ich ojcem i okazało się, iż na poziomie intelektu zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje. Przyznał, że nie potrafi się opanować, wzbraniał się jednak przed ponoszeniem za to odpowiedzialności, jak również nie pogodził się szczerze z faktem, iż poziom jego emocjonalnego rozwoju pozostawia wiele do życzenia. Nie mógł przełamać swej dumy, by uczynić pierwszy krok w kierunku zmiany. Jeśli chcemy mieć właściwe stosunki z żoną, mężem, dziećmi, przyjaciółmi czy kolegami w pracy, musimy nauczyć się słuchać. Wymaga to siły emocjonalnej. Słuchanie angażuje cierpliwość, otwarcie i pragnienie zrozumienia, wysoko rozwinięte cechy charakteru. Znacznie łatwiej jest pozostawać na niskim poziomie emocjonalnym, a tylko rad udzielać z wysokiego poziomu. O ile poziom gry na pianinie czy gry w tenisa jest oczywisty i udawanie jest tu niemożliwe, o tyle nie jest on równie oczywisty, gdy chodzi o charakter i rozwój emocjonalny. Możemy pozować na kogoś innego lub maskować się przed obcymi i znajomymi, grać. I przez jakiś czas może nam się to udawać, przynajmniej na zewnątrz nawet sami możemy dać się zwieść tym pozorom. Sądzę jednak, że większość z nas zna prawdę o sobie i myślę, że znają większość ludzi, z którymi żyjemy i pracujemy. Konsekwencje skracania tych naturalnych procesów wzrastania widziałem niejednokrotnie w świecie biznesu kiedy to członkowie kierownictwa Usiłowali kupić wzrost produkcji, jakości, morale i obsługi klientów za pomocą sugestywnych przemówień, wytrenowanego uśmiechu i zewnętrznych interwencji. Nie zwracali przy tym uwagi na towarzyszący temu klimat braku zaufania. Gdy jedne metody nie dawały efektów, oglądali się za innymi z kręgu etyki osobowości, raz po raz ignorując naturalne zasady zaufania. Pamiętam, jak wiele lat temu sam pogwałciłem te zasady jako ojciec. Pewnego dnia wróciłem do domu na urodzinowe przyjęcie mojej trzyletniej córeczki i zastałem ją w kącie salonu, gdzie z buntowniczą miną ściskała kurczowo wszystkie prezenty, nie chcąc bawić się nimi z dziećmi. Od razu zauważyłem grupkę rodziców oglądających ten popis egoizmu. Zmieszałem się. Zwłaszcza, że prowadziłem wtedy na Uniwersytecie zajęcia na temat relacji międzyludzkich i znałem, a przynajmniej czułem, oczekiwania tych rodziców. Atmosfera w pokoju była naprawdę naładowana. Dzieci tłoczyły się wokół mojej córeczki, wyciągając ręce i prosząc, by mogły się pobawić zabawkami, które właśnie ofiarowały, a ona twardo odmawiała. Pomyślałem. Stanowczo powinienem nauczyć córkę dzielenia się z innymi jest to przecież jedna z najważniejszych dla nas wartości. Poprosiłem ją zatem. Kochanie, proszę, czy mogłabyś podzielić się zabawkami z przyjaciółmi, od których przecież je dostałaś? Nie, odpowiedziała stanowczo. Zastosowałem więc z kolei metodę łagodnej perswazji. Kochanie, jeśli będziesz się dzielić z dziećmi zabawkami w swoim domu, to dzieci pozwolą ci bawić się ich zabawkami, gdy pójdziesz do nich. Znów zabrzmiała natychmiastowa odpowiedź nie. Zmieszałem się jeszcze bardziej, gdyż było oczywiste, że nie mam wpływu na córkę. Trzecią metodą było przekupstwo. Bardzo łagodnie powiedziałem: Kochanie, jeśli podzielisz się z dziećmi zabawkami, dostaniesz specjalną niespodziankę dam ci gumę do rzucia. Nie chcę gumy, wybuchnęła. Byłem już zirytowany. Zatem w czwartym podejściu odwołałem się do gruźb i lęku. Jeśli nie będziesz się bawić ze wszystkimi, zostaniesz ukarana. No i dobrze, krzyknęła. To są moje zabawki i nie muszę się nimi dzielić. W końcu odwołałem się do przemocy. Po prostu wziąłem kilka zabawek i dałem je innym dzieciom, mówiąc Macie dzieciaki, bawcie się. Być może moja córka czuła potrzebę, by doświadczyć posiadania zabawek, zanim zdołałaby się nimi podzielić. A tak naprawdę, czy zanim coś posiedliśmy, możemy to w ogóle oddać? Potrzebowała mnie jako ojca, który, dojrzalszy emocjonalnie, pozwoliłby jej tego doświadczyć. Ale w tamtym momencie zależało mi bardziej na opinii innych rodziców niż na rozwoju mojego dziecka i naszych wzajemnych stosunkach. Dokonałem prostego osądu, że ja mam rację. Powinna się dzielić i nie robiąc tego, postępowała źle. Może ten wysoki poziom moich oczekiwań wobec niej wynikał po prostu stąd, że sam byłem na niższym poziomie własnej skali. Nie chciałem bądź nie potrafiłem ofiarować cierpliwości i zrozumienia. Oczekiwałem zatem, że dziecko podzieli się zabawkami, usiłując pokryć swoje braki. Zapożyczyłem siłę mojej pozycji i autorytetu, i zmusiłem córkę, aby zrobiła to, co chciałem. Pożyczanie siły wytwarza jednak słabość. Tworzy ją w tym, kto pożycza, gdyż w osiąganiu celu bardziej uzależnia się on od czynników zewnętrznych. Tworzy ją także w osobie zmuszonej do podporządkowania się, gdyż hamuje rozwój samodzielnego rozumowania, wzrost i dyscyplinę wewnętrzną. Wreszcie osłabia związki. W miejsce współpracy pojawia się lęk, przez co obie strony stają się bardziej arbitralne i silniej bronią swoich pozycji. A co się stanie, gdy źródło, z którego pożycza się siłę, cokolwiek to jest przewaga fizyczna, pozycja, autorytet, symbole statusu, powierzchowność lub osiągnięcia, zmieni się lub przestanie istnieć? Gdybym był bardziej dojrzały, polegałbym raczej na własnej wewnętrznej sile moim zrozumieniu konieczności dzielenia się i rozwoju, oraz mojej miłości i zdolności wspierania. I pozwoliłbym córce dokonać wyboru, czy chce podzielić się tym, co dostała. Może po próbie wytłumaczenia jej tego, odwróciłbym uwagę dzieci od zabawek, proponując im na przykład ciekawą grę, a moje dziecko uwolniłbym od emocjonalnego napięcia. Dziś zrozumiałem, że gdy dzieci doświadczą prawdziwego posiadania, Dzielą się naturalnie, spontanicznie i chętnie. Z doświadczenia wiem, że jest czas na naukę i czas, kiedy uczyć nie należy. Przy napiętych stosunkach i w nerwowej atmosferze próby uczenia odbierane są często jako forma osądu lub odrzucenia. Nauka czy rozmowa o wartościach jest znacznie skuteczniejsza, gdy mamy z dzieckiem dobre stosunki i robimy to w atmosferze spokoju. W tamtym czasie. Nie byłem jeszcze wystarczająco dojrzały emocjonalnie, aby zachować odpowiedni poziom cierpliwości i wewnętrznej kontroli. Może poczucie szczerej chęci dzielenia się musi być poprzedzone poczuciem posiadania. Wielu ludzi, którzy dają mechanicznie lub nie chcą dawać i dzielić się w małżeństwie i rodzinie, nigdy być może nie doświadczyło posiadania siebie samych, nie zaznało poczucia tożsamości i własnej wartości. Chcąc naprawdę pomóc dzieciom we wzrastaniu, trzeba być wystarczająco cierpliwym, by pozwolić im poczuć sens posiadania, i dostatecznie mądrym, by przykładem własnego życia nauczyć ich wartości dzielenia się z innymi. Sposób, w jaki widzimy problem, jest problemem. Kiedy w życiu jednostek, rodzin i organizacji opartych na trwałych zasadach dzieje się dobrze, zaciekawia to innych. Podziwiają oni siłę i dojrzałość takich ludzi, jedność i współpracę w rodzinach, współdziałanie dostosowane do zmiennych warunków w organizacjach. Ich natychmiastowa reakcja odkrywa ich podstawowy paradygmat. Pytają: Jak to robisz? Naucz mnie tych sposobów. Naprawdę mówią wtedy: Daj mi jakiś doraźny środek, który zlikwiduje mój ból. Znajdą ludzi, którzy wejdą naprzeciw ich pragnieniom i będą ich uczyć. Przez pewien czas owe umiejętności i techniki mogą spełniać swoje zadanie. Społeczne plastry i aspiryny mogą eliminować pewne kosmetyczne lub ostre problemy. Stan chroniczny utrzymuje się jednak i w końcu zaowocuje kolejnym ostrym objawem. Im bardziej ludzie zajmują się doraźną pomocą i koncentrują na ostrych problemach i bólu, tym silniej przyczyniają się do zachowania chronicznej sytuacji, która je powoduje. Sposób, w jaki widzimy problem, jest problemem. Spójrzmy jeszcze raz na troski ludzkie, o których była mowa na początku tego rozdziału. Zobaczmy, jaki wpływ ma tu myślenie w kategoriach etyki osobowości. Skończyłem wiele kursów skutecznego zarządzania. Wymagam dużo od moich pracowników i ciężko pracuję nad tym, by być dla nich miły i dobrze ich traktować. Jednak nie czuję ich lojalności. Mam wrażenie, że gdybym zachorował i nie przyszedł do pracy, obijaliby się przez większość dnia. Dlaczego nie potrafię ich wdrożyć do samodzielnej i odpowiedzialnej pracy, albo znaleźć ludzi, którzy pracowaliby bez nadzoru? Etyka osobowości podpowiada, że mogę podjąć jakieś radykalne kroki, wstrząsnąć wszystkim, ściąć kilka głów, co przywoła moich ludzi do porządku i nauczy ich doceniać to, co mają. Albo mogę znaleźć jakiś trening motywacyjny, który zmieni ich w oddanych mi pracowników. Mogę też zatrudnić nowych ludzi, którzy będą lepsi. A przecież pod powłoką nielojalnego zachowania pracowników mogą kryć się ich wątpliwości, czy rzeczywiście postępuję zgodnie z ich interesem. Może czują, że traktuję ich przedmiotowo. Czy mają prawo tak sądzić? Czy naprawdę o nich myślę? Czy to możliwe, że sposób, w jaki widzę pracujących dla mnie ludzi, jest częścią problemu? Mam za mało czasu, aby zrobić wszystko, co powinny nam. Jak dzień długi czuję się przez to napięta, przeciążona, wyczerpana. I tak codziennie, przez siedem dni w tygodniu. Chodzę na seminaria poświęcone organizacji czasu i wypróbowałam z różnych systemów planowania – Trochę pomogło, ale ciągle nie czuję, by moje życie było takie, jakiego pragnę: szczęśliwe, pożyteczne i spokojne. Etyka osobowości twierdzi, że musi być coś, jakiś nowy terminarz czy seminarium, co pozwoli mi poradzić sobie z tym napięciem. A może niewydajność stanowi problem? Czy chodzi o zrobienie więcej w krótszym czasie, czy o właściwe reagowanie na ludzi i okoliczności? Które wydają się kontrolować moje życie. A może jest coś, czemu należałoby przyjrzeć się głębiej, jakiś paradygmat w mojej podświadomości, który określa w jaki sposób widzę mój czas, moje życie i moją naturę? Moje małżeństwo jest skończone. Nie to, żebyśmy się kłócili, nie, po prostu już się nie kochamy. Byliśmy nawet u psychologa, próbowaliśmy różnych rzeczy, ale nie wygląda na to, aby udało nam się wzniecić w sobie dawne uczucie. Etyka osobowości mówi, że na pewno istnieje jakaś nowa książka czy seminarium, na którym ludzie wyrzucają z siebie wszystkie uczucia, co może pomóc żonie lepiej mnie zrozumieć. A może to wszystko nie ma sensu? A miłości szukać muszę w innym związku. A czy możliwe, że to wcale nie w żonie tkwi prawdziwy problem? Czy to nie ja sam wzmacniam słabości żony, a swoje życie postrzegam jako funkcję sposobu, w jaki jestem traktowany? Czy mam podstawowe paradygmaty na temat żony, małżeństwa i miłości? Może to one są pożywką dla mojego problemu. Czy przekonałeś się, jak silnie paradygmaty etyki osobowości wpływają na sposób, w jaki widzimy problemy i na nasze wysiłki, aby je rozwiązać? Niezależnie od tego, czy ludzie dostrzegają to, czy nie, wielu rozczarowało się pustymi obietnicami etyki osobowości. Pracując dla rozmaitych organizacji, stwierdziłem, że perspektywicznie myśląca kadra kierownicza jest zwyczajnie zdegustowana psychologią podnoszenia nastroju i motywującymi mówcami, którzy poza zabawnymi historyjkami, zaprawionymi banałem, nie mają niczego sensownego do powiedzenia. Ludzie chcą procesu, chcą treści, chcą więcej niż plastra i aspiryny. Chcą rozwiązać chroniczny, pierwotny problem i skoncentrować się na prawach przynoszących długofalowe rezultaty. Nowy poziom myślenia. Albert Einstein zauważył: Istotne problemy naszego życia nie mogą być rozwiązane na tym samym poziomie myślenia, na jakim byliśmy, kiedy je tworzyliśmy. Kiedy patrzymy dookoła i spoglądamy w głąb siebie, Rozpoznając problemy, które tworzy życie i działanie w ramach etyki osobowości, zaczynamy rozumieć, że są to problemy głębokie, wręcz fundamentalne, i nie można ich rozwiązać na powierzchownym poziomie ich powstawania. Żeby je rozwiązać, potrzebujemy nowego, głębszego poziomu myślenia paradygmatu opartego na zasadach, które dokładnie opisują teren skutecznego działania i współdziałania człowieka. Książka „Siedem nawyków skutecznego działania” jest właśnie poświęcona nowemu sposobowi myślenia. Ujmuje skuteczność indywidualnego i interpersonalnego działania zgodnie ze skoncentrowanym na zasadach opartym na charakterze podejściem od wewnątrz. Podejście od wewnątrz znaczy tyle, co rozpoczęcie od siebie, od najbardziej wewnętrznej części, od własnych paradygmatów i motywów, od charakteru. Mówi ono. Chcesz mieć szczęśliwe małżeństwo, bądź osobą generującą dobrą energię nie wzmacniaj złej energii raczej jej unikaj. Chcesz mieć w domu sympatycznego, otwartego na współpracę nastolatka bądź bardziej wyrozumiałym, współczującym i spójnym wewnętrznie rodzicem. Chcesz mieć więcej swobody w pracy bądź odpowiedzialnym, chętniejszym do pomocy więcej z siebie dającym pracownikiem. Pragniesz być ci ufano, bądź godny zaufania. Zależy ci na wtórnej wielkości, uznaniu twojego talentu. Skoncentruj się najpierw na wielkości pierwotnej, na charakterze. Podejście od wewnątrz mówi, że zwycięstwa publiczne muszą być poprzedzone zwycięstwami prywatnymi, że spełnianie obietnic danych innym musi być poprzedzone dotrzymywaniem obietnic sobie. Za próżne uważa ono stawianie osobowości przed charakterem i za bezowocne polepszanie stosunków z innymi bez wcześniejszego ulepszenia siebie. Praca od wewnątrz jest procesem, nieustającym procesem odnowy, opartym na naturalnych prawach rządzących postępem i rozwojem człowieka. Jest wznoszącą się spiralą wzrostu, prowadzącą do coraz wyższych form odpowiedzialnej niezależności i do dającej dobre efekty współzależności. Miałem możliwość pracować z wieloma ludźmi, wspaniałymi, utalentowanymi ludźmi, którzy głęboko pragną osiągnąć w życiu sukces i szczęście, ludźmi, którzy poszukują i ludźmi, którzy ranią. Pracowałem z kadrą kierowniczą różnych przedsiębiorstw, studentami, ugrupowaniami kościelnymi i świeckimi, rodzinami i małżeństwami. I nigdy w całej mojej karierze nie widziałem, aby ostateczne rozwiązanie problemów, czy trwałe szczęście lub sukces, przyszły z zewnątrz. To, co widziałem jako rezultaty zewnętrznych paradygmatów, byli to nieszczęśliwi, czujący się jak bezsilne ofiary ludzie, skupieni na słabościach innych i na okolicznościach, które obarczali odpowiedzialnością za własny bezwład. Widziałem nieszczęśliwe związki, gdzie jedno z małżonków chciało zmieniać drugie, gdzie jedna strona wyliczała grzechy drugiej lub próbowała ją dostosować do wymyślonego przez siebie kształtu. Widywałem dysputy zarządów fabryk, gdzie próbowano stworzyć przepisy zmuszające ludzi do działania, poświęcając temu tyle czasu i energii, jakby w nich właśnie leżała podstawa zaufania. Członkowie naszej rodziny żyją też w trzech najgorętszych punktach Ziemi w południowej Afryce, w Izraelu i w Irlandii. I uważam, że źródłem ciągłych problemów w tych rejonach jest skierowany na zewnątrz paradygmat większości ich społeczeństwa. Każda z zaangażowanych w konflikt grup przekonana jest, że problem tkwi tam i gdyby oni się zmienili lub nagle przestali istnieć, problem byłby rozwiązany. Przesunięcie paradygmatu w kierunku od wewnątrz jest dla większości ludzi doświadczeniem tak dramatycznym, głównie z powodu silnego wpływu warunkującego paradygmatu społecznego etyki osobowości. Moje doświadczenia zarówno zawodowe, jak i osobiste, oraz dokładne studia nad ludźmi i społeczeństwami sukcesu, upewniają mnie jednak, że wiele zasad zawartych w siedmiu nawykach jest już w nas, w naszym sumieniu i w tym, co nazywamy zdrowym rozsądkiem. Aby je wyodrębnić, rozwinąć i z ich pomocą rozpatrywać najistotniejsze problemy, musimy zacząć inaczej myśleć przesunąć nasze paradygmaty w kierunku głębszego, odniesionego do wnętrza poziomu. Starając się szczerze zrozumieć te zasady, uznając je za własne i stosując w życiu, odkryjemy i wciąż na nowo odkrywać będziemy prawdę spostrzeżenia. TS Eliota. Nie możemy ustawać w poznawaniu, a jego końcem będzie przybycie do miejsca, w którym zaczynaliśmy i poznanie go po raz pierwszy. Siedem nawyków. ZARYS. Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem. Arystoteles. Nasz charakter tworzą głównie nasze nawyki. Siej myśl, zbieraj działanie, siej działanie, zbieraj nawyk, siej nawyk, zbieraj charakter, siej charakter, zbieraj los. Głosi maksyma. Nawyki są potężnymi składnikami naszego życia. Ponieważ są to stałe i często nieuświadamiane sposoby zachowania, wyrażają na co dzień nasz charakter i czynią nasze działanie skutecznym, bądź nieskutecznym. Wielki pedagog, Horace Mann, powiedział: Nawyki są jak liny: codziennie doplatamy do nich nitkę i wkrótce nie sposób ich przerwać. Osobiście nie zgadzam się z ostatnią częścią tej myśli. Wiem, że można je przerwać. Nawyków można się nauczyć i można się ich oduczyć. Wiem też jednak, że nie dzieje się to natychmiast. Wymaga to dłuższego procesu i niezwykłego zaangażowania. Oglądając wyprawę Apolla 11 na Księżyc, byliśmy oszołomieni widokiem pierwszego człowieka, który spacerował po Księżycu i jego powrotem na Ziemię. Słowa zachwytu, takie jak fantastyczne i nieprawdopodobne, nie wystarczą, by opisać te pamiętne dni aby tego dokonać. Kosmonauci musieli dosłownie wyrwać się z olbrzymiej siły przyciągania ziemskiego i więcej energii zużyto w pierwszych kilku minutach wznoszenia się, pokonując pierwsze mile lotu, niż w następnych kilku dniach, przebywając ich pół miliona. Nawyki również mają nadzwyczajną siłę przyciągania, większą niż się to ludziom na ogół wydaje. Przerwanie głęboko zakorzenionych tendencji, takich jak odkładanie spraw na później, niecierpliwość, krytykanstwo czy samolubstwo, które gwałcą główne zasady ludzkiej.